W ubiegłym 2012 roku starosta powiatu lubańskiego Walery Czarnecki powołał do życia księstwo Czocha. Księstwo czoszańskie ma swoje położenie w granicach powiatu lubańskiego. Ograniczone jest rzeką Kwisą, łanami zgorzeleckimi, pobliską ziemią nowogrodziecką oraz masywem gór izerskich. Księstwo jak na takowe przystało posiada także swoje twierdze Rajsko, Świecie i Czochę. I dziś właśnie spotykamy się tutaj w tej wiekowej, potężnej twierdzy w głowie księstwa Czocha, aby uczestniczyć w koronacji nowego księcia, księstwa Czocha. Księcia, który przez najbliższy rok będzie księstwem rządził. Przed nami szereg atrakcji historycznych, artystycznych, a wszystko to w ramach projektu współfinansowanego, w ramach programu operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej z projektu Rowerem po atrakcjach księstwa Czoch. Szanowni Państwo, oddaję głos staroście powiatu lubańskiego, inicjatorowi powstania księstwa Czocha, panu Waleremu Czarneckiemu. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa serdecznie powitać na zamku Czocha, jakże tajemniczym, jakże pięknym, i zapowiedzieć otwarcie dzisiejszej imprezy, przywitać wszystkich zaproszonych, ale też i tych, którzy przyszli z własnej nieprzymuszonej woli. Chciałbym przede wszystkim przywitać miłościwie nam jeszcze panującego księcia księstwa Czocha, pana Marka Jakubiaka. To ten rycerz pięknej husarskiej zbroi, który miłościwie nam panował do dnia dzisiejszego. Dzisiaj chcemy również zaprezentować księcia następcę. Wszak mamy w Polsce tradycję królów elekcyjnych, a tutaj mamy do czynienia z księciami elekcyjnymi. Pan Jan Pietrzak, następny książę księstwa Czocha. Sądzę, że dzisiaj Państwo się będą bardzo, bardzo dobrze bawić. To jest taki nasz produkt turystyczny, który chcieliśmy, że tak powiem, promować ziemię lubańską. Wymyśliliśmy fikcyjne księstwo, ale to księstwo ma swoich obywateli, ma swoich panujących, ma swoje paszporty. Jak widać, ma swoich zbrojnych, a więc chyba wszystko jest dobrze poukładane. Wasza miłość, książę, proszę. Niecały rok, raz dwa, słychać mnie? Dobrze. Niecały rok, jak moje panowanie już mija. Na tym pikniku historycznym, bo tak to trzeba czytać, zabawa zabawą, historia historią. Jesteśmy tu z panem Janem Pietrzakiem po to, żeby wskazywać na to, że polska historia to jest coś najważniejszego, co w naszej dziedzinie mamy. Jestem ubrany dzisiaj w zbroję husarską wraz z towarzyszami moimi, synem Maciejem i towarzyszem z Gniewu, po to, żebyście zobaczyli, jak wyglądała jazda polska, która przez 300 lat panowała w Polsce, a i za granicami naszej ojczyzny. Była to jazda niespotykana w historii świata. Dzisiaj w West Point, jeszcze do dzisiaj, wykłada się technikę czy taktykę husarską spod Kirchholmu. Dzisiaj wspominamy takie bitwy jak Chocim. Przeciwko 20 tysiącom Turków wystąpiło 600 husarzy. A sułtan popłakał się na widok tego, co z Turczyną zrobiła husaria. Mamy takie rekordy świata jak Chotum, pod którym rozbiliśmy 24 tysiące Tatarów przez 300 husarzy. Mamy tych rekordów tyle, że można by mówić cały dzień. Dziwię się tylko, że o tym się nie mówi. Jestem osobiście inicjatorem takiej akcji na Facebooku Husaria przed Pałac. Z tego, co wiem, prezydent już o tym wie i jest przychylny tejże inicjatywie. Chodzi o to, żeby w dniach, kiedy przyjmowane są delegacje zagraniczne, za plecami prezydenta przy dwóch filarach stało dwóch spieszonych husarzy w takich właśnie zbrojach.
Powiem jeszcze, że na wzór polskiego rycerstwa tamtego okresu czasu powstali kirasjerzy francuscy, brytyjscy i oni stoją przed swoimi pałacami. Tylko pierwowzór musi się o to sam prosić. Bardzo proszę was, tam gdzie jesteście, tam gdzie możecie, lobbujcie na rzecz tej akcji, bo mówimy o polskości. Dziękuję wam za wysłuchanie. Książę Marek Jakubiak, jeszcze chwilę rządzący księstwem Czocha, ale już za chwileczkę insygnia władzy książęcej przejmie nasz szanowny gość Jan Pietrzak. Aby to stało się faktem, dokonana zostanie w tym momencie koronacja. Koronacja przez Pawła Wasilewicza, marszałka rycerstwa śląskiego, członka drużyny rycerskiej Syrokomla, któremu oddajemy głos. Deus gratia, zacne panie, zacni panowie, wysoce urodzeni, mości starosto, mości książę, Marku I, dobrotliwie nam panujący, za chwileczkę mości książę, Janie I. Szanowni państwo, książę Marek I zaskarbił sobie naszą miłość, naszą dobroć, aż po wsze czasy. Aby tradycji stało się zadość i aby księstwo czosańskie było zawsze w dobrych rękach, aby zawsze nie tylko jego duch, ale jego silna prawica dzierżyła, pomagała księstwu czosańskiemu, uznaliśmy w imieniu starosty lubańskiego, że godność buławy hetmana polnego zacnie i słusznie mu się należy. Wobec tego w imieniu pana starosty, w imieniu państwa, w imieniu kasztelana zamku Czocha, przyszłego księcia, mości książę, wręczymy ci w tym momencie tą oto buławę hetmana polnego dożywotnio. Aby jeśli tylko była jakakolwiek trwoga, która spłynąć może na nasze zacne, piękne księstwo, abyś z chorągwią wyruszył, zebrał nie tylko husarzy, ale i całe okoliczne rycerstwo. Pod twoje berło, pod twoją chorągiew, mości książę. Chwała! Viva! Viva! Mości starosto, zaszczyt to dla mnie przeokrutny, a i czuć bezpiecznym teraz się możesz. Dziękuję. Wiwat król, wiwat wszystkie stany, umarł król, niech żyje król. Powinniśmy dzisiaj powiedzieć, umarł książę, niech żyje książę. Książę żyje, ale w postaci hetmana polnego. A drodzy państwo, ten oto prawdziwy ostry miecz, symbol sprawiedliwości, władzy, przekazuję w imieniu pana starosty, w imieniu hetmana polnego, tamtego księcia Marka I, panu Janowi Pietrzakowi, którego od tej pory w okolicach zamku Czocha, na samym zamku i samym księstwie, zwany będzie nie Janem Pietrzakiem, a księciem Janem I. Bardzo prosimy. Jestem tak wzruszony, słuchajcie, że wzruszenie nie pozwala mi ściskać was za gardło. Po prostu jeszcze nigdy nie byłem księciem. Jak państwo wiecie, na prezydenta Polski startowałem z marnym skutkiem, ale okazało się, że księstwo Czocha czekało na mnie. Chwała Bogu, że mam pana hetmana. Dlatego sam sprawami zbrojnymi zajmować się nie zamierzam. Żadnej agresji nie przewiduję. Wręcz przeciwnie, uważam, że w tym pięknym miejscu Polski i Europy powinniśmy współpracować z wszystkimi sąsiadami, jacy nam się tutaj trafili, a więc łączyć Trójkąt Weimarski z Grupą Wyszehradzką. To jest sporo krajów. Chodzi o to, żeby oni tu wszyscy przyjeżdżali, żeby podziwiali piękno tej ziemi, żeby się wzruszali naszą historią, żeby mogli tu się spotykać, proszę państwa. Jednym słowem, ten wizerunek księstwa Czocha
będzie dla mnie tutaj wskazówką jakąś, żeby w mojej działalności bardzo, bardzo o tym pamiętać, opowiadać, zwłaszcza, że Polacy wyjeżdżają w różne strony świata z podejrzanymi biurami jakimiś podróży, no, Arabów gdzieś wyjeżdżają, potem im to odwołują, muszą wracać ciągle, to są jakieś nieporozumienia. Polacy mają zwiedzać swój kraj, którego w większości nie znają. Więc o tym będę mówić swojej, proszę Państwa, podczas swojej kadencji książęcej do tego namawiać, a Zamek Szocha będzie na pierwszym planie tych moich pomysłów. Prowadzę również poza kabaretową działalnością Towarzystwo Patriotyczne. To jest fundacja, która, proszę Państwa, zajmuje się docenianiem tego wszystkiego, co nam w Polsce próbują odebrać, różne wraże siły, a więc umiłowania naszej historii, prawdy o Polakach, prawdy o naszych bohaterach, o polskim heroizmie. Towarzystwo Patriotyczne tym się zajmuje. I nawet mamy taki projekt, to najbliższy sezon, że przeprowadzimy po raz pierwszy w Polsce prawdziwą maturę z prawdziwej historii Polski, ponieważ prawdziwej historii Polski w szkołach się już nie wykłada w zasadzie. Została nawet w liceach skasowana z takiego powodu, że mamy być Europejczykami, a to podobno przeszkadza w kultywowaniu polskości. Więc taka matura się odbędzie, proszę Państwa, w prawdziwej historii Polski. Mówię o tym, bo właśnie akurat ta działalność jako księcia będzie im bardzo służyć w tej materii, w tej sprawie. Będę się miał na co powołać, proszę Państwa. Co jeszcze prowadzi Towarzystwo Patriotyczne? Prowadzimy taką redutę obrony imienia, dobrego imienia Polski, ponieważ jesteśmy napadani przez różnych wrogów.